Cześć, witam wszystkich z tej strony Quantum i dzisiaj pogramy sobie w Warframe'a. I dzisiaj chcę wam przedstawić taką konfigurację, która moim zdaniem jest najlepsza praktycznie do wszystkiego. Tutaj nie biorę jakby pod uwagę Warframe'a, bo Warframe'a sobie wziąłem w zasadzie po to, by pograć czymś takim fajnym i wyjątkowym. A mianowicie dzisiaj pokażę wam, jak działa Boltor Prime, którego zdobyłem niedawno. Jedna z mocniejszych broni w grze w tej chwili. Również zobaczycie przy okazji Dragon Nikany. Jest to najmocniejsza chyba broń biała w tej chwili w Warframe'ie. Oraz pobawimy się Zephyr. Jest to taki dość wyjątkowy w zasadzie Warframe, którym gra się nieco inaczej niż wszystkimi innymi Warframe'ami. A dlaczego? Bo przede wszystkim jest to taki Warframe jakby powietrzny. Aha, i zapomniałem, że jeszcze wam pokażę w akcji mojego pieseła, którego widzicie tutaj skacze na przeciwników i ich atakuje. Pogadamy sobie również, co on robi. A więc Boltor Prime. Jest to broń, którą bardzo, bardzo ciężko zdobyć. Ja naprawdę farmiłem wiele różnych kluczy, aby zdobyć tą broń. Aż w końcu ostatnią część, której mi brakowało, kupiłem właśnie sobie na tradzie. Więc udało mi się w końcu złożyć tą broń, zebrać na nią surowce i tak dalej. I naprawdę muszę powiedzieć, że było warto. Po prostu przeżera się przez przeciwników. Tylko wadą jest to, że ta broń kiepsko spisuje się, kiedy jesteśmy w ruchu albo przeciwnicy są bardzo szybcy. Bo zobaczcie, że kiedy strzelam z tej broni, to pociski jakby fizycznie właśnie lecą na polu bitwy, a nie tak jak na przykład w przypadku Somy, kiedy trafimy w naszego przeciwnika, to jakby od razu zaliczane jest nam trafienie, więc tak to tutaj jakby wygląda w przypadku Boltora Prime'a. Za to jeżeli naprawdę mamy cele, które statycznie w miarę stoją w miejscu, no to wtedy można właśnie łatwo je załatwić, bardzo, bardzo szybko, bez żadnych większych problemów. Tylko jeszcze jest jeden mały problem, że najlepiej trzeba zmodować tego Boltora kilka razy po to właśnie, aby jakby wrzucić do niego jakieś tam dobre mody, bo niestety na sam początek ma dość kiepskie polaryzacje. Ja już nie pamiętam dokładnie jakie, no ale ma dość kiepskie polaryzacje na sam początek. Wyjmijmy sobie Dragon Nikany. Jest to broń, którą też trzeba trochę długo robić, ponieważ samą Nikanę, czyli taką podstawową wersję Dragon Nikany, musimy zdobyć z klanu, czyli nasz klan musi mieć zrobione badania. Kiedy mamy zrobione badania, to wtedy oczywiście można sobie taki blueprint skopiować z klanu. Później musimy zrobić sobie niestety oczywiście taką unikanę. Jak już zrobimy tą unikanę, to kupujemy blueprint, po czym kupujemy blueprint na Dragon Nikanę. I tak po prostu długo się robi tą broń, trzeba na nią sporo surowców. W tym na Dragon Nikanę trzeba Oxium, więc tym gorzej niestety jeszcze mamy pod względem właśnie zdobycia tej broni. Tutaj jakiś Chopson oczywiście nie trzyma się paczki i gdzieś poszedł, nie wiadomo gdzie. Dobra, jakoś tam chyba wstanie, zobaczymy. Więc Dragon Nikany jednak mimo wszystko warto zrobić, pomimo tego, że zabiera po prostu mnóstwo surowców, gdyż broń jest wyjątkowo mocna, szczególnie kiedy używamy Energy Channel, czyli ten atak jakby kiedy wciskamy lewy przycisk myszy, kiedy mamy wybraną tylko broń melee. Więc ona jest wtedy naprawdę wyjątkowo mocna i jesteśmy w stanie powalić nawet najcięższych przeciwników kilkoma dosłownie ciosami i wszystko powinno być wtedy w miarę w porządku z Dragon Nikaną. Więc jeżeli macie klan, naprawdę warto sobie zrobić tą broń, później kupić blueprint. Ten blueprint się później normalnie kupuje w sklepie. Zrobić sobie właśnie Dragon Nikany i będzie wszystko w porządku. Czy ktokolwiek wziął? Tak, wszyscy wzięli ten komputerek, więc jest ok. Co do pieseła. Pieseł mój jest dość ciekawy, ponieważ jest rasy Sahasa. Jest to Sahasa Kubrow. I on ma to do siebie, że atakuje takim jakby specjalnym atakiem wszystkich tam przeciwników, tak? On próbuje ich jakby takim jednym wielkim hapsem, że tak powiem, załatwić, więc bardzo przydatny naprawdę Kubrow. Dodatkowo on ma to do siebie, że kopie w ziemi różne nam rzeczy. Najciekawsze jest to, że on potrafi kopać wszędzie. W metalu, w ziemi, w jakichś super korpusowych tam kompozytach i tak dalej. Nieważne co to jest, nasz Kubrow po prostu kopie i jeszcze raz kopie i zdobywa dla nas różne ciekawe przedmioty. I to jest powiedzmy takie zastępstwo trochę kariera, czyli tego Sentinela, który gdzieś tam jest powiedzmy dostępny. Ten najpopularniejszy Sentinel ze wszystkich grze.
Jak nie wiecie, co Carrier robi, to Carrier jakby wsysa wszystko, co widzi obok siebie, w sensie energia, amunicja, mody i tak dalej. No Kubro ma to do siebie, że on po prostu kopie w ziemi i wyrzuca nam gdzieś tam jakieś przedmioty. Czasami są to mody, w większości jest to kasa, w większości jest to jakaś tam energia i zdrowie. I dla mnie ten Kubro to byłby idealny pies, żeby posiadać takiego psa we własnym domu. To jest po prostu maszynka do drukowania pieniędzy. O, widzicie? To był właśnie mój Kubro, który wywalił tyle po prostu kasy i to wszystko mogę sobie teraz zebrać, jest wszystko fajnie i w porządku. Nasz cudowny Kubro po prostu jest maszynką do drukowania pieniędzy w Warframe. Bardzo fajny Kubro, nie jest taki straszny, jeśli chodzi o jego zdrowie czy tarczę, bo on tak bardzo, powiedzmy, nie szaleje, nie szarżuje na przeciwników, więc czasami w miarę łatwo go jest utrzymać. Aczkolwiek mimo wszystko na Kubrosy trzeba uważać, bo one są w miarę delikatne. Praktycznie każda rasa jest w miarę delikatna i trzeba zbierać do nich trochę modów, więc tak to wygląda z moim konkretnym Kubrą. Oj, dobra, pogadajmy sobie teraz trochę o Zephyr. Co Zephyr tak naprawdę potrafi robić? Przede wszystkim mamy umiejętność pierwszą, która może nas zbić w powietrze, a potem, gdy już jesteśmy w tym powietrzu, to możemy sobie zrobić taki szybki transport. Dodatkowo możemy też na przykład wzbić się w powietrze, co postaram się zademonstrować, i użyć dive bomb. Oj, nie udało mi się akurat tego zademonstrować, bo chyba umiejętność zadziałała, ale strasznie krótko było ją widać. Więc daliśmy sobie tutaj jakąś grupkę przeciwników, gdzie ten dive bomb będę mógł wykonać. W każdym bądź razie jest to taki skok na główkę. Jakbyśmy robili taki skok na główkę do basenu, to tutaj tylko Zephyr twardo głową wali o beton. Więc wskakujemy sobie na przykład w powietrze. Ja tutaj wezmę zwykły skok. O! Albo powiedzmy użyjemy nawet tej pierwszej umiejętności. I w ten sposób możemy głównie przewrócić właśnie naszych przeciwników. To zadaje im trochę damage'a, ale nie jakoś szczególnie dużo, więc raczej nie używałbym tej umiejętności jako takiej podstawowej. Ona ma nam tylko troszeczkę jakby pomóc właśnie w tym, aby tutaj naszych przeciwników jakby przewrócić i później ich dobić. Mamy też taką umiejętność, która nazywa się bodajże Turbulence, tak. I Turbulence to jest taka jakby tarcza, która odbija wszystkie pociski, które przeciwnicy w nas walą, więc użyjmy sobie nawet Turbulence w tej chwili i zobaczycie, że ja przez ten czas w ogóle nie będę dostawał żadnego damage'a. Praktycznie podchodzę do tych przeciwników tutaj bardzo blisko do nich, jak widzicie, i nie dostaję żadnego damage'a. Na przykład weźmy sobie teraz taką Dragon Nikamę, o właśnie, i możemy sobie podejść do takich przeciwników i ich po prostu rozwalać. Jeżeli nie chcecie mieć takiej umiejętności jak powiedzmy Valkyr, gdzie to ulti jest jakby ją taką, jej taką umiejętnością, gdzie ona jest nieśmiertelna i może nawalać we wszystko, no to jeżeli nie chcecie Valkyr, to Zephyr jest też całkiem ciekawą propozycją do walki melee, bo wtedy możecie używać głównie swojej broni tej zwykłej broni melee, bo Valkyr ma swoje własne ataki, a akurat tutaj możemy sobie użyć naszej broni, którą posiadamy. To tak może trochę skomplikowanie powiedziałem wcześniej, ale mniej więcej o to mi właśnie chodziło, że w przypadku Zephyr możemy sobie używać swojej broni melee, swojej własnej po prostu broni melee, o, w ten sposób. O, widzicie? Bardzo szybko go rozwaliłem, co prawda już trochę był uszkodzony. No ale mimo wszystko, weźmy sobie tutaj, odpalmy jeszcze raz tą umiejętność. O, bardzo szybko rozwalamy przeciwników z Dragon Nikaną. To są dość wysokie poziomy, bo ja nie pamiętam jaka to jest mapa, ale to są relatywnie w miarę wysokie poziomy. I to jest dobra okazja, by pokazać wam jeszcze kolejną umiejętność Zephyr, jej ulti, czyli te tornada, które już widzieliście parę razy. I one oczywiście podnoszą przeciwników, zadają im damage'a, oczywiście tam damage over time, tak, czyli przez jakiś czas zadają im jakieś obrażenia. Dodatkowo można w te wiry jakby strzelać. I co to tak naprawdę nam daje? Możemy im, tym wirom, dać jakiś elementarny damage, który posiadamy w jakiejś tam naszej broni. One akceptują każdy damage. Magnetyczny, trucizna, co tam jeszcze jest? Elektryczne obrażenia. To wszystko jakby te właśnie jakby wiry akceptują i przez to możemy zadawać przeciwnikom większego damage'a, możemy na przykład, nie wiem, zrobić jakiś konkretnego damage'a, żebyśmy zadawali więcej, nie wiem, tam obrażeń jakimś konkretnym przeciwnikom i tak dalej, więc to ma tam bardzo dużo różnych użytecznych rzeczy. Dodatkowo oczywiście przeciwnicy, którzy są jakby w górze, to oni nie mogą się oczywiście poruszać, nie mogą nas atakować, więc to jest taka fajna dodatkowa rzecz,
A propos Zephyr, weźmy sobie teraz trzecią umiejętność, weźmy broń mele, bo... O! I dive bomb! Dokładnie, udało mi się zaprezentować wam dive bomb. No to tutaj całkiem sporo damage'a zadało, większym przeciwnikom nie zadaje tak dużo damage'a, więc zawsze to się tak strasznie przydaje. O, po prostu pięknie, no Zephyr można fajnie właśnie atakować mele dzięki tej umiejętności, która odbija wszystkie pociski. Tylko oczywiście trzeba pamiętać, żeby włączać tą umiejętność. Co do tych wirów, to jeszcze chciałem wspomnieć o jednej rzeczy, iż te wiry często dostają elementarnego damage'a od naszych towarzyszy. Często ktoś używa jakiejś broni wybuchowej, broń typu penta, nie wiem, używa jakiegoś swojego karabinku, boltor, soma czy cokolwiek. No przypadkiem po prostu trafiają czasami w te nasze wiry. No i kiedy oczywiście trafią w te nasze wiry, to wtedy zadają im elementarnego damage'a, więc czasami nawet nie trzeba się tak bardzo przejmować tym, aby właśnie dawać ten elementarny damage do naszych wirów, tylko po prostu to jakby jest nadawane przez naszych towarzyszy, więc to jest taka bardzo fajna umiejętność a propos Zephyr. Ja postaram się wam to tutaj zademonstrować. O właśnie, poison damage, proszę bardzo, strzeliłem właśnie w ten wir i w tej chwili zadaję poison damage, bo właśnie taki damage sobie ustaliłem, jeśli chodzi o Boltora Prima. I w tej chwili właśnie jeszcze nie mam maksymalnego levelu Boltora Prima, bo sformowałem go chyba trzeci raz, żeby włożyć właśnie różne elementarne mody do niego, bo tutaj nie ma sensu, tak jak w przypadku Somy, robić powiedzmy zestawu, który dobrze się nazywa... to jest Necros, okej. Nie ma sensu tutaj moim zdaniem nadawać krytycznych obrażeń do Boltora, gdyż ma on chyba mało szansy na krytyczne obrażenia, więc to jest po prostu trochę bez sensu w przypadku tej postaci, więc tutaj głównie inwestuję w elementarny damage i inne rzeczy, które są jakby tutaj przydatne do właśnie Boltora, oprócz oczywiście krytycznych obrażeń. Więc jak widzicie, ten zestaw sprawuje się naprawdę całkiem nieźle w połączeniu z bardzo mocnymi warframe'ami typu Nova, Mag i tak dalej. To jest super po prostu zestaw do grindowania czegokolwiek, więc jak możecie zrobić Boltora, bardzo serdecznie polecam. Broń warta swojego czasu, który trzeba poświęcić na to, aby ją stworzyć. Więc jak tam nam idzie? Jeszcze minuta 17. A walnijmy sobie wiry, mamy kupę energii, więc to jest fajne. Aha, jeszcze jedną rzecz a propos Zephyr, którą warto tutaj wspomnieć, to, że jest to jeden z warframe'ów, który, nie wiem czy to nazwać obniżoną grawitacją, ale powiedzmy sobie w ten sposób, że ma obniżoną, no powiedzmy taką obniżoną grawitację. Po prostu to jest takie zasymulowanie tego, powiedzmy, że Zephyr jest taka bardzo aerodynamiczna, więc po prostu w trakcie jakichś skoków, oj. Troszkę się tutaj pierdzieliłem, 9 AP, o cholera, ledwo tutaj poszedłem z życiem. Zephyr, krótko mówiąc, może w powietrzu sterować, więc kiedy jesteśmy na przykład właśnie w skoku, to możemy trochę poruszać się na lewo, trochę na prawo. Wszystkie warframe'y mogą tam się lekko poruszać na lewo i na prawo, ale powiedzmy nie są to jakieś duże ilości. Zephyr może praktycznie bez problemu poruszać się w powietrzu, kiedy sobie tam skaczemy bądź lecimy, używamy tej pierwszej umiejętności i tak dalej. Zobaczcie, że ja to w tej chwili robię slajda. No i może to kiepska demonstracja, ale w tej chwili przycisnąłem przycisk D, czyli w prawo, i oczywiście Zephyr bardzo fajnie tutaj nam jakby skacze w powietrzu. Bardzo przydatne, żeby czasami unikać pocisku, żeby gdzieś się dostać i tak dalej. Jest to naprawdę taki warframe, którym powinniśmy grać bardzo mobilnie i wbrew pozorom nadaje się na wiele różnych sytuacji. Ja myślę, że ludzie troszeczkę nie doceniają Zephyr, a jest to bardzo fajny warframe, który czasami może służyć nawet do obrony właśnie z tego względu, że może unieruchamiać przeciwników za pomocą tych wirów, więc nawet jeżeli nie zadajemy im dobrego damage'a, nadal możemy ich na przykład odsunąć od jakiegoś punktu. Te wiry zwykle są o tyle śmieszne, że pojawiają się w tym miejscu, gdzie jest jakby najwięcej przeciwników, więc tam na początku niby pojawia się jeden wir, jak jest więcej przeciwników, to pojawiają się dwa wiry i maksymalnie są chyba cztery i każdy może się pojawić w miarę innym miejscu i zawsze one dążą jakby do tych przeciwników, więc bardzo fajna rzecz, żeby właśnie tutaj trochę jakby wdrożyć obrony do naszego stylu walki, więc naprawdę polecam Zephyr. Ciężko się ją robi, bo też trzeba ją zdobyć w klanie. Trzeba zebrać kupę Oxium, ale jak już zbierzecie to Oxium, to myślę, że jest to warframe,
który jest warty również swojego czasu, aby go stworzyć. Choć nie jest to, powiedzmy, Warframe, którego bym używał do jakiegoś nadmiernego grindowania, tylko po to w zasadzie, żeby go wylevelować, przyjemnie sobie pograć trochę innym stylem. Mniej więcej właśnie w ten sposób. Także tak wygląda mój zestaw, tak wygląda piękny Boltor Prime. Jeżeli chcecie jakąś broń na przykład na początek, a nie macie, powiedzmy, na tyle wysokiego levelu, żeby zdobyć somę, a możecie sobie na przykład spróbować zrobić takiego Boltora Prime, o ile wiem, na bronie Prime nie ma nałożonego jakiegoś limitu levelu. Albo możecie sobie na przykład spróbować kupić zwykłego Boltora, który też całkiem nieźle dodaje się na początek. Także dzięki za oglądanie tego odcinka z Warframe. Dawno go nie było, postaram się, by było ich więcej. I żebym miał jakieś tematy do gadania. Na razie, trzymajcie się, cześć.